Hej, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z tutaj naszej serii Assassin's Creed Origins i wracamy sobie do Fanosa, żeby oddać mu jego sztukę, której w wyrafinowany sposób obraża władzę. Znaczy, w sumie nawet nie wiem, czy wyrafinowany, ale jest to bardzo możliwa opcja. dobra. Co ja mogłabym konia wziąć? Aczkolwiek myślę, że sobie pobiegnę po dachach po prostu, ponieważ Aleksandra jest dosyć tłoczna i poruszanie się tutaj koniem jest niespecjalnie wygodne często. Chyba, że jestem już tutaj. Dobra. Tutaj mogę konika wziąć. Matataj! Dobra. Generalnie chciałbym sprawdzić jedną rzecz. To nie jest to. Opcja sklep. I chyba usunęli to, co było w poprzednich asasynach, to znaczy postęp synchronizacji, czyli tam był taki pasek i były paskami na tym poznaczone kolejne sekwencje i misje. I tutaj chyba to usunięto, w ogóle mam mnóstwo rzeczy, będzie trzeba to sprzedać. Tutaj też. Co to znaczyć? Dzięki. Tarcze. Tarcza falangi, unikalna, odporność na ataki wręcz. A weźmy sobie. Znaczy, to jest ta tarcza dosłownie falangitów. Właśnie to powinno być przetłumaczone nie na tarcza falangi, bo to trochę mylące przynajmniej dla mnie takie określenie, bardziej tarcza falangitów. Prawdopodobnie błąd w tłumaczeniu jest i w angielskim to lepiej brzmiało. Ale dobra. Dobra. Mamy naszą piękną scenę. Fanos, nie obrazi się, że wjadę tu koniem, co nie? You dare? No, not quite. You dare? You dare? That's it, that's it. Okej. Okay. You did it, Bayek. Thank you. I never doubted you. Aya is a lucky woman. Yeah. Aya always spoke highly of your place. She enjoyed my pro Cleopatra work. My pharaoh lady. Now we can perform this play like true poets. The guards may kill us, but it is an artist's duty to see his vision fulfilled. I will write a play for you someday, Bayek. The Last of the Magi. No. Don't worry. We'll change the names of the main villain, Ptolemy, and the title. We won't die, and the play will go on. Nikt nie będzie wiedzieć, o kogo chodzi. Kompletnie. Wystarczy zmienić imię głównego bohatera i nikt. Nikt nie zauważy, że chodzi o Ptolemeusza. Kompletnie nikt. Dobra, chodźmy stąd. Czy jest kontynuacja tego questa? Jest. No to weźmy. W sumie jak jest kontynuacja, to od razu możemy to kontynuować. Tą linię questową. Chodź tu! Bayek! It is finally time to celebrate with my muses. Shouldn't you stay to oversee your actors? We must find time to work on the next play. Bayek, you must come. This celebration better rival my own events in Siwa. Come, Bayek. This will be an excellent night. Let us hurry. You will be our guest of honor.
I remember the celebrations we would have in my house in the better years. Ah, memories. They have become less so of late. These feel lucky I suffocate our celebrations. They know nothing. Jestem generalnie zawiedziona, bo to prawdopodobnie będzie kolejny quest, który będzie polegać głównie na tym, że Bajek ma się z resztą towarzystwa najebać. Poets, they think they know truth. You know it better. Of course! Truth comes from chaos, not order! Okej. Okay. Zaczął biec jak pojebany nagle. Poczekaj na mnie, bo zaraz będę musiała ratować ci dupę pewnie. Wait! No cóż. Moje głośniki zaczęły strzelać. Mech. Czy on kręci się w kółko? Super. Nie wiem dokąd zmierzasz, Fanos, aczkolwiek lepiej, żebyś tam trafił szybko. A! Mogę się powiedzieć, że bierzesz konia! Gdzie jest mój? Ty tak poważnie? Ratunku, NPC mi się zepsuł! Dobra. Chodźmy za nim. Może ogarnie dupę? Senu see something. Ah, there is. Bajek, Gennadiosis Philakitai. I should have known those louts would follow us. This is the fool who puts out that traitorous gibberish. Tutaj, dobra. This way, there. That is the treasonous fool. Okej. Okay. Hold on. There is no escape, idiot. To prawda, walka mieczem z konia może nie jest najwygodniejsza, ale nie chcę mi się zmieniać broń, jestem leniwa. Więc pobiję ich mieczem. Znaczy już jego, bo jeden tu został. I padł. Dobra, czyli będzie jeżdżenie w kółko po mieście, żeby od czasu do czasu atakowali nas gwardziści, a potem zobaczymy kascenkę z tego, jak oni się napierdolą. Enter our very own Elysian fields. Ah, me? Thanos, your plays are getting better in age. They are well improved from your previous works. Okay. And this is it, where the poets of Alexandria find respite. Wait, do you hear that? Gennadios, his men must have come after us. We will deal with this, Thanos. Come, bring your blade. I will fill my inkwells with the blood of these Metrocoites. Aha. Dobra. To impreza była krótka. Hello. Your treasonous filth is cause for death. Thanos! We will wipe your treasonous ass out of here. Thanos mi padł. Ale mam nadzieję, że wstanie zaraz. Hey, wait. Alarm, follow me. The gods have some other purpose for me.
Ogólnie gra mi coś dzisiaj do dupy chodzi trochę. Znaczy, znacznie z gorszą liczbą klatek niż zwykle. Ale no dobra. Przestańcie we mnie strzelać! Ja pierdolę. Zaraz będzie dupa. Trzeba jakoś inaczej to załatwić. On przeżył? Dobra. Trzeba inaczej do tego podejść, ponieważ jest ich więcej niż myślałam, że jest, tak więc myślę, że zamiast głupio się napierdalać na ulicy, to po prostu będzie im wbić się wejść do domu. W ogóle mogę spróbować kilku zestrzelić na start. To też jest jakaś opcja. Mam nadzieję tylko, że checkpoint był tutaj od razu. Gdzie ja kurwa jestem? A, dobra. Okej. Okay. Sorry. Your plays are getting better in age. They are well improved from your previous work. And this is it, where the poets of Alexandria. They come, Bayek! Let the gods indulge! Did you get hit? Gennadio sends his regards, Panos! This is not Panos! We will wipe Gennadio's your treasonous ass out of here! Gennadio's you are a plague on Alexandria! Dobra, tego typa trzeba zabić od razu. Alarm! This way! I thought I was off to the next world. Help! Damn it! My lady Adon! Tego wykończymy. Tak, nie wykończyłem, bo nie trafił. Vanos! We will wipe your treasonous ass. Dobra, retreat. Cofnijmy się tu. You face the grave god. There you are. A, tylko że oni nie chcą tu podejść. Ojej, jakie to głupie. Czy w teorii alarm to battle! Mogę ich pojedynczo punktować. Ała. Okej. Kurwa mać. Za dużo obrażeń mi zadają. A, i tam jeszcze jeden ziomek jest. Wiecie co? Nie. Bo i tak muszę robić uniki, a to znów mi nie wychodzi. Dobra. Weźcie mnie zabijcie. No kurwa mać. Ale ta misja jest zjebana.
Ja pierdolę, nienawidzę tego. Nienawidzę, jak w grze napada, wrogowie mają... mają pojebane trafianie ciebie. Znaczy, po części jest to też w Niohu, ale po części... I też taka sprawa, że w Niohu nie wszyscy wrogowie mają łuki. Tutaj każdy przeciwnik ma kurwa łuk. To jest idiotyczne. No, padnij. Bo to nie byłby problem i załatwić, gdyby oni nie strzelali do mnie. I to z taką celnością. W Niohu wrogowie są znacznie mniej celni, a i tak to jest upierdliwe trochę. Bo... No i przede wszystkim nie wszyscy przeciwnicy w Niohu mają łuki pod ręką. Chodzi mi o to, że jak już dali to coś, że jest banda przeciwników z łukami, którzy błyskawicznie mogą cię tutaj strzelić do ciebie i cię trafić, często krytycznie, to no, gracz powinien też mieć auto-aima na łuku, bo to bez sensu jest. Pogadajmy z nim. Are your people safe, Phanos? Metro Coites, they have slayed some of my muses. Dracon, my favorite poet, will live, thankfully. There must be a way to stop them permanently. Bayek, we are blood poets now. This is our chance to bring people to our cause. Whatever it takes to defend freedom. Give me some time. I will talk to my people. Find their strongholds. Okay. Pytanie, czy kontynuację mam tego questa? Przedko filozof. To chyba nie to. W ogóle możemy jeszcze wejść sobie ciągle na tory na Pharos. W ogóle widzę, że ktoś poluje na mnie. Mam poziom 20, więc raczej myślę, że mogę go pokonać. Zróbmy sobie tego questa. Żeby tutaj, jak mówię, chcę przynajmniej parę zadań pobocznych zrobić, by trochę podbić poziom... Ała. Myślałem, że zaskoczę. By trochę podbić przynajmniej poziom Bajeka, tak więc jeszcze ten odcinek i następny będzie taki. Ogarniemy też ekwipunek, myślę. Dobra, tymczasem chodźmy. Chefibi! Hello. Magi, thank the gods. I have not seen one of your kind in many moons. What troubles you, little mother? My son, Chefibi. The boy is mad, always running off. He wishes to be some sort of thinker, set take him. He has taken to searching for a cave near the beach. He should have been back by now. If he is lost, I will find him. Thank you, Magi. Okej. Okay. Do czynienia plażę. Okej. Okay. Tup, 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 tup. A, czemu go szukała tutaj, skoro on polazł gdzieś tam daleko? Jeju. No dobra. Hello.
This looks to be where she claimed Tephibi was. Zbadaj wybrzeże. O. Ta krew mi się nie podoba. Someone's clothing. Torn. His wounds bled out in the water. He must have swum away. O. Gdzieś jeszcze coś tutaj, czy muszę dalej? O, tu jest. Jeju, jak krwi w cholerę. The blood leads around the lighthouse. I wonder. The blood trail leads to this door. I must prepare myself. Tephibi, your mother sent me to find you. Well, that's good. I would have hurt you otherwise. With my mind. I doubt it, little man. Okay. Please help me up. Whoa. Feeling a bit... dizzy. I think I lost a lot of blood. Then it's time we get you back to your mother. She will be cross. Ah, fine. Lead on. I have enough strength to leave. Odnoszę wrażenie, że dużo krwi to jest... A philosopher does need a guard. To jest łagodne określenie. I'm not your guard. I'm helping your mother. Your badge? The Eye of Horus? It is my Medjai badge. Medjai? Ah, Old Kingdom. Weren't they killed by the Ptolemies? They forgot one. Would you let me write your story? The last Medjai will be a fantastic tale. Well... What kind of story would you tell, Tephibi? I know. A fable. Want to put even a Sopaka to shame. There! Get him! He robbed us! You stole from them? Defend my free will, warrior! I will deal with them. Ugalos blebese, ornithan di flin. Oi! Oh yeah, you. Time to die. You can't survive this. Alarm! Got trouble here. No chodź dalej. Ojeju. Serio mogłoby nie być tak, że oni wszyscy mają łuki, bo to głupie nawet jest trochę. Ała. That should be all of them. Okay. No. Chodźmy. Tephibi, did you leave anything else out of your adventure? Say a crate of drachmas. You wound me, Magi. I am in search of knowledge. And a drachma or two, but never in theft. It looks like there are no others coming, Tephibi. Return to your mother and your studies. Come and see me any time in Alexandria, Magi. I will be a great philosopher. Just you wait. I look forward to it, Tephibi. Okay. Mamy kolejny poziom. Mamy w tej chwili dwa punkty zdolności.
O! Duży wróg będzie oszołomiony. Jak miło. Dobra. I cóż, generalnie myślę, że w tym miejscu zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. I zapraszam was do kolejnych tutaj filmów z Assassin's Creed Origins. Pa, pa!